Najpierw do kin wszedł film Akademia Pana Kleksa, a zaraz potem postacie, które można było zobaczyć na ekranie, jak żywe stanęły w fabryce porcelany w Katowicach. Wystawa Kleks Magia Kina pozwala przenieść się do filmowej Akademii. Można na niej zobaczyć m.in. rekwizyty i stroje, które zagrały w filmie Macieja Kawulskiego. Fatima Orlińska. W tym miejscu można poczuć się jak na planie filmowym nowej wersji Akademii Pana Kleksa. Można usiąść na ławce obok filmowego Ambrożego Kleksa, stanąć oko w oko z Królową Wilkusów czy przyjrzeć się szponom ptaka Mateusza. Kleks Magia Kina to wystawa, która powstała w bajce Pana Kleksa w Katowicach i jest inspirowana produkcją w reżyserii Macieja Kawulskiego. Cała wystawa to jest tak naprawdę wszystko przeniesione z filmu. Oryginalne kostiumy, oryginalne rekwizyty, scenografia. Bardzo dużo ludzi podkreśla, które pracowały w filmie, a teraz mają okazję też z nami współpracować, jeśli chodzi o Kleks Magia Kina, że to jest naprawdę fenomen, że w tym filmie zachowało się tak dużo z tej scenografii. Wystawa jest bardzo multimedialna i interaktywna. Jest tu wiele punktów, w których odwiedzający mogą sobie zrobić zdjęcia i nagrać krótki film, a za sprawą nowoczesnej technologii przenieść do świata kina i magii. Na pewno mamy te magiczne nasze kuby, które prowadzą nas do świata Akademii Pana Kleksa. Myślę, że to bardzo fajna przygoda w momencie, kiedy pojawia się las. Pojawia się też las oczywiście na innym piętrze, tam też jest on troszkę inny, tam w ogóle jest inna formuła tego lasu, ale również pojawia się kino, w którym możemy zaobserwować przeróżne efekty specjalne, które nie są dostępne dla wszystkich, więc bardzo ciekawa sprawa. Wystawa powstawała przez prawie 8 miesięcy, a w jej aranżacji angażowali się również sami twórcy filmu. Jest stała, co nie oznacza, że nie będzie się zmieniała. Tym bardziej, że reżyser zapowiedział kolejne dwie części nowej Akademii Pana Kleksa.